Cześć, witajcie, mamy piątek, piąteczek, piątuno i zapraszam na Klina. Moi drodzy, temat jest bardzo interesujący dzisiaj. W piątki jakoś tak nam się przyjęło, że stoicyzmem się zajmujemy. Ale wiecie co, dzisiaj troszeczkę inaczej do tematu podejdę. Bo podejdziemy w ten sposób, że zastanawiałem się, czytałem gdzieś, kto w ogóle stoicyzm założył. I jest taka postać, Zenon Skition. To jest człowiek, który żył od 335 do 263 roku przed naszą erą. I to był kupiec, który po utracie statku i cennego ładunku postanowił zostać filozofem. Uważa się go za założyciela szkoły stoików. I teraz zobaczcie. Kupiec stracił swój statek z cennym załadunkiem, czyli można powiedzieć kawał swojego życia. Nie? No bo pomijając różne materialne kwestie, statek i załadunek, no to po prostu masa pieniędzy, tak? I w sytuacji, kiedy on to stracił, postanowił zostać filozofem. Co tu się pojawiło? Co tu się wydarzyło? To jest trochę w temacie naszych rozważań w tym tygodniu, czyli generalnie kryzysu, wyciągania wniosku z kryzysu. One się dość często pojawiały. I teraz mówiliśmy o tym, że jeżeli spotyka nas w życiu kryzys, jest to często bardzo duża szansa na to, by wyciągnąć wnioski, na to, by wystrzelić do przodu, na to, by skoczyć z takiej, wiecie, trampoliny i no, ruszyć się po prostu. I on akurat został filozofem. Tu bardziej mi chodzi o to, że podczas kryzysów różnych pojawiają się bardzo często konstruktywne przemyślenia i warto się wtedy na nich skupić. Kiedy doświadczasz trudności, kiedy doświadczasz kryzysu, bardzo często doskonale wiesz, co to znaczy się zatrzymać, doskonale wiesz, co jest dla ciebie ważne w tym momencie. To jest, wiesz, taki plaskacz od życia, o którym żeśmy też w jednym z screenów mówili, który mówi, hej, zatrzymaj się, nie? Weź, pobudka, sru, wiesz, o co chodzi. I jeżeli tak się dzieje, to jest szansa naprawdę wyciągnąć masę wniosków, jest szansa na to, by swoje życie przekuć w coś dobrego. Jest taka postać, w ogóle wam polecam. Pan się nazywa Roman Kluska. To jest założyciel między innymi Optimusa. Był taki film, Układ zamknięty, o tym, jak służby państwowe zniszczyły absolutnie tą firmę i życie tym ludziom, założycielom. Ja swoją drogą, to były lata ponad 90. przed 2000. 99. chyba rok, kiedy miałem swój pierwszy komputer. To był komputer, on miał, słuchajcie, 8 mega RAMu, nie giga, mega RAMu. Dysk twardy miał o pojemności 700 chyba 20 megabajtów. Karta graficzna oczywiście zintegrowana, a procesor miał 120 MHz prędkości. Więc to był prawdziwy potwór po prostu, ale to był komputer Optimusa. On był normalnie w oficjalnym sklepie w moim mieście kupiony. Kupę kasy kosztował, on był droższy, nie pamiętam, niż komputery te takie składane, ale w Polsce ten czas składaków na samym początku, lata 90., 2000, to była porażka ogólnie. Często to były różne jakieś takie nieciekawe rzeczy. I no tak wyszło z tym komputerem. Ale nie o komputerze, przepraszam. Bardziej mi chodzi o postać Romana Kluski. Ten chłop naprawdę był załatwiony na amen. Absolutnie. A pozbierał się, pootwierał masę różnych firm, masę różnych biznesów. Zresztą polecam wywiady z nim, jest nawet ekspert w Bentleyu, ten program na YouTubie, może oglądacie, macie wieczorek. I tam jest w jednym z ostatnich filmów właśnie jest Roman Kluska. Warto posłuchać, po prostu niesamowicie mądry człowiek. I teraz o to chodzi, kochani, w tym dzisiejszym klinie i w ogóle w tym dzisiejszym tygodniu, że życie jest zmienne. Jedyna stała to jest zmienna. Różne kryzysy, różne trudności, one są wpisane w życie, w trzeźwe życie. To, że często dla alkoholika to jest jakaś abstrakcja, to też wynika z tego, że non-stop od tych nieprzyjemnych uczuć, emocji,
nieprzyjemnych sytuacji, żeśmy próbowali się odciąć właśnie używkami. I w momencie, kiedy zaczynamy trzeźwieć, to te nieprzyjemne uczucie, nieprzyjemne emocje, nasze jakieś oczekiwania, różne rzeczy, na które czasami wpływu nie mamy, one pojawiają się, są dla nas nieprzyjemne i zaraz pojawia się chęć ucieczki. Czy to właśnie w używki, czy w jakieś inne różne takie zachowania, czy ostatecznie, nie wiem, głośną muzykę, pracę, wszystko jedno. I w ten sposób w życiu naszym wiele się nie zmieni. Nie ma się co oszukiwać. I zobaczcie, stoicyzm, który jest dla mnie filozofią taką stawiania wszystkiego absolutnie na chłopski rozum, bo tam są często jakieś wzniosłe takie, wiecie, teksty, ale tak naprawdę to jest stawianie wszystkiego na chłopski rozum. Całkowicie. Dla mnie to jest genialnie, bardzo pragmatyczna filozofia. I warto się pochylić, moi drodzy, nad naszymi różnymi trudnościami, nad naszymi różnymi kryzysami, o czym żeśmy w tym tygodniu rozmawiali. Bo na każdym dnie jest trampolina, z każdego badziewia można się odbić, żadne badziewie nigdy nie będzie trwało wiecznie, to jest pewne. To, że jakieś badziewie prędzej czy później przyjdzie, to jest też pewne, więc warto w miarę możliwości zawsze gdzieś zawczasu się przygotować. Zawsze możemy wyjść mądrzejsi. Też, o czym żeśmy mówili w tym tygodniu, nie trzeba, wiecie co, nie trzeba za każdym razem uczyć się wyłącznie na swoich błędach, bo można hamować w sposób kontrolowany, pamiętacie? Uczyć się na cudzych błędach i na przemyśleniach swoich sprzed lat, by w porę wyciągać wnioski. Także takie, myślę, podsumowanie tygodnia, kochani. Bardzo dziękuję za to, że jesteście, za to, że oglądacie tę moją gadkę. I tyle. Życzę Wam dobrego weekendu i trzeźwości przede wszystkim w wychodzeniu trzeźwego spojrzenia, obiektywnego, stoickiego spojrzenia na różne trudności, które nas w życiu spotykają, bo one tak naprawdę są okazją, one są szansą na duże zmiany w życiu czasami, tak? I na refleksję przede wszystkim nad swoim życiem, i na akceptację, o czym było tydzień temu. Ja Wam życzę dobrego dnia. Jeszcze raz pozdrawiam cieplutko. Cześć.